kim polska reprezentacja zagra w barażach o Euro 2024. Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 dni o piłce. Widzimy się dzień po tym nieszczęsnym meczu z Czechami. Przypomnijmy tylko, Polska zremisowała z naszymi południowymi sąsiadami, co za tym idzie zakończyła te bardzo nieudolne eliminacje do Euro 2024. No sami sobie strzeliliśmy w kolano, nie mamy teraz absolutnie żadnych szans na to, by awansować bezpośrednio na turniej i teraz musimy się skupić właśnie na tych marcowych barażach. No właśnie, z kim w tych barażach zagramy, jakie są możliwe scenariusze i powiedziałbym wszystkie ścieżki prawdopodobieństwa o tym w dzisiejszym materiale. Na samym początku zachęcam do subskrypcji mojego kanału, pamiętajcie też o kciuku w górze pod filmem, a teraz zaczynamy. Zerknijmy sobie może na początku na naszą grupę eliminacyjną, grupę E eliminacji Euro 2024. Wiem, że to jest, powiedziałbym, widok przykry, straszny, natomiast myślę, że to będzie dobry punkt wyjścia do tej dyskusji. No i jak widzicie, biało-czerwoni plasują się na miejscu trzecim, natomiast cały czas jeszcze istnieje szansa, że spadniemy na lokatę czwartą, a więc gdzieś na myśl przychodzą te eliminacje z Leo Benhakera, kiedy do Mistrzostw Świata 2010 zdołaliśmy wyprzedzić tylko San Marino, natomiast no tutaj scenariusz może być podobny. Co ciekawe, Albańczycy już awansowali na Euro, są pewni gry na tym turnieju, a mecz o awans w naszej grupie rozegra się w poniedziałek 20 listopada, to będzie mecz w Omuńcu między Czechami a Mołdawią. Jeżeli wygrają gospodarze, bądź padnie w tym meczu remis, awansują na Euro Czesi, którzy no właściwie grają troszeczkę lepiej od nas, natomiast też można streścić ich eliminację jako jedna wielka klapa. Natomiast jeżeli wygrają goście, co nie jest niemożliwe, no to wówczas będzie, powiedziałbym, duża sensacja, bo na turniej awansują Mołdawianie i szczerze mówiąc ja ze swojego miejsca tego im bardzo życzę. Zanim oczywiście jeszcze powiemy o tych wszystkich ścieżkach barażowych, zerknijmy, kto poza Albanią awansował na Euro 2024, bo wiele reprezentacji już może się cieszyć, że awansowało na turniej i w czerwcu będzie rozgrywało swoje mecze na Mistrzostwach Europy. Poza oczywiście gospodarzami Niemcami na turniej pojadzie Hiszpania, Szkocja, Francja, Anglia, Turcja, wspomniana wcześniej Albania, Austria, Belgia, Węgry, Dania, Portugalia, a także Słowacja. Mowa więc o 12 reprezentacjach, które pojadą na turniej, a więc równo połowa, natomiast no, większość też pozostałych reprezentacji poznamy po tych ostatnich meczach barażowych. Przypomnę tylko, biało-czerwoni skończyli te eliminacje. Nam, powiedziałbym, na deser zostało towarzyskie granie z Łotwą, natomiast większość drużyn jeszcze będzie rozgrywało swoje mecze w poniedziałek bądź we wtorek. Z kim drużyna Michała Probierza może się zmierzyć w barażach w marcu? Oto najbardziej prawdopodobne scenariusze. Scenariusz pierwszy, taki wariant, powiedziałbym, dość optymistyczny i dość przychylny, a więc mecz Polska-Estonia w półfinale baraży. Wówczas, żeby taka, powiedziałbym, para mogła rzeczywiście mecz rozegrać, musi się spełnić kilka wariantów. Przede wszystkim Chorwacja, która w swojej grupie plasuje się na miejscu trzecim, musiałaby wywalczyć bezpośredni awans. Chorwaci, co warte podkreślenia, grają w ostatnim meczu eliminacyjnym z Łotwą. Ten mecz jest rozgrywany dzisiaj o godzinie 18. Natomiast Walijczycy, którzy również znajdują się w tej grupie, grają swój mecz z Armenią. Także można powiedzieć, scenariusz prosty. Albo Chorwacja awansuje bezpośrednio i jedzie dalej, albo awansuje bezpośrednio Walia i Chorwacja wówczas spada w tę ścieżkę barażową. I to jest scenariusz dla nas gorszy, bo jeżeli Chorwacja nie zakwalifikuje się bezpośrednio na turniej, wówczas najpewniej zagra mecz z Estonią. Tak jak widzicie w tym pierwszym scenariuszu, baraż numer 1 Chorwacja-Estonia, a my zagramy wówczas albo z Ukrainą, albo z Finlandią, albo z Islandią. No, dlatego mówię, że ten scenariusz drugi jest dla nas bardziej atrakcyjny, bo po pierwsze gralibyśmy w tym pierwszym półfinale baraży z Estonią jako gospodarz, natomiast żeby to się spełniło, Chorwacja musi bezpośrednio awansować, także dzisiaj o 18 kibicujemy Chorwatom i też liczymy na to, że Armenia sprawi sensację, wygrywając albo remisując z reprezentacją Walii. Poza wspomnianymi meczami, a więc spotkaniu Armenia-Walia, a także meczu Łotwa-Chorwacja, inny mecz będzie nas bardzo interesował w kontekście naszego ewentualnego rozstawienia w tych marcowych barażach. Chodzi o konfrontację w niemieckim Hamburgu, gdzie zagra Ukraina, a także Włochy. Ten mecz będzie dla nas bardzo istotny, no bo jeżeli, załóżmy taki scenariusz chyba najmniej optymistyczny, wygrają w tym meczu Ukraińcy, a Chorwaci zajęliby trzecie miejsce w grupie, wówczas istnieje duża szansa, że Polacy zagrają w półfinale tych baraży z Włochami, także to naprawdę mówimy o meczu z wielkim gigantem europejskim. Przypomnę tylko, między innymi Włosi wygrali Euro 2021, także naprawdę to byłaby duża sprawa. A patrząc na naszą grę, po tych eliminacjach do Euro 2024, no nie mamy absolutnie żadnych szans w konfrontacji z Włochami. Podsumowując, największe notowania Polska...
Podsumowując, w półfinale baraży najwyższe notowania Polska ma do tego, by zagrać albo z reprezentacją Finlandii, Ukrainy albo Islandii. Istnieje też spora szansa i fajnie by było, mówiąc wprost, zagrać z Estonią, natomiast też no, trzeba szanować rywala, a po drugie nie możemy być tacy do końca pewni, skoro my, jak już zresztą mówiłem wcześniej w tych materiałach, bezpośrednio po spotkaniu na reprezentacji Mołdawii na 6 możliwych punktów robimy w cudzysłowie 1, także tym bardziej nie możemy deprecjonować reprezentacji Estonii. No i ta trzecia szansa, taka powiedziałbym najmniej optymalna, a więc trzecia opcja naszego przeciwnika, to jest właśnie mecz z Włochami, półfinał z reprezentacją Włoch. To naprawdę byłaby duża sprawa, na pewno medialnie byłoby to fajne wydarzenie, natomiast no, z pewnością nie mielibyśmy wysokich notowań do tego, by awansować do finału. Mecze barażowe zostaną rozegrane 21, a także 26 marca 2024 roku, a dokładny, powiedziałbym, terminarz, harmonogram naszych gier poznamy już 23 listopada, o godzinie 12 odbędzie się transmisja z losowania, no i wówczas będziemy już na 100% wiedzieć, kiedy gramy, z kim gramy, no i faktycznie, jakie mamy realne szanse. Zakładając oczywiście ten najbardziej optymistyczny scenariusz, a więc że awansujemy na turniej w Niemczech, no to też nie do końca fajna informacja w kontekście ewentualnego losowania grup już na samym turnieju. Znaleźlibyśmy się bowiem w czwartym koszyku, a więc istnieje wysoka szansa, że trafimy jakichś dużych rywali. Oczywiście wiem, nie ma co specjalnie wybiegać w przyszłość i najpierw trzeba się sfokusować na tych najbliższych meczach naszych rywali i wspierać się konkretnych przeciwników, później oczywiście myśleć o barażach. Natomiast tak już wybiegając trochę do przodu, zerknijmy od razu, jacy ewentualnie rywale mogliby nas czekać, gdybyśmy my na Euro się zakwalifikowali. No jak widzicie, w pierwszym koszyku jest między innymi gospodarz, a więc Niemcy. Jest też Portugalia, Francja, czy takie tuzy jak Anglia, Hiszpania czy Belgia. Oczywiście już konfrontacja na samym turnieju będzie niebywale trudna. Mam nadzieję, że nasza kadra już no, gdzieś urośnie do tej imprezy. No i wierzę w to, że drużyna Michała Probierza już powoli będzie się przygotowywała najpierw do tych marcowych baraży. Jeżeli one będą pomyślne, no to też sam turniej będzie, powiedziałbym, w naszym przypadku niezły. Natomiast to jest zdecydowanie takie myślenie życzeniowe, bo po tym, co my pokazaliśmy przez te blisko rok w tych eliminacjach do Euro, no to trzeba powiedzieć, że naprawdę jedna wielka klapa i duże rozczarowanie. Natomiast cały czas trzeba wierzyć, no i tak jak właściwie w każdych eliminacjach, albo niemalże w każdych eliminacjach z perspektywy Polski, po pewnym czasie zaczyna nam się włączać matematyka i ta wiara w narodzie musi być spora. Zobaczymy. Kanał 365 dni o piłce. Zachęcam oczywiście na końcu do przycisku lubię to pod filmem, subskrypcji kanału. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.